ciężarówka się kopci i to kurczę na samych pompach stoi. Masakra, jesteśmy na Florydzie, Jasper, Florida. O ja pierdziele. Kurde, miejmy nadzieję, że to nie eksploduje. Lepiej się odsunąć może trochę. No i po zawodach. Pożar ugaszony. A dosłownie 5-10 minut temu się na pompie z boku, teraz to jest pusta, tankowałem koło tej ciężarówki. No cóż, widać, że chyba wszystko się pomyślnie zakończyło. No i co? I siedzimy. Znowuż lipa. Jeden z tych niefortunnych kółek, które człowiek robi, gdzie mu skancelują ładunek i niestety. Przyjechałem z Chicago do Lakeland, Florida. Odstawiłem ładunek dzisiaj z samego rana w Walmartie. No i wysłali mnie do Columbus, Georgia po pick-up i teraz niestety jestem na wyjeździe z Florydy, można powiedzieć na granicy z Georgią. Mam jeszcze ze 200 mil do Columbus i skancelowali mi ładunek. O, niech to szlak trafi najjaśniejszy. I siedzenie. 24 godziny, zamiast się ładować dzisiaj wieczór, to dopiero na jutro wieczór. To jest jeden z najgorszych właśnie aspektów tego zawodu. Całe szczęście, że to się nie zdarza tak często, przynajmniej nie zdarza to się często mnie. Nie wiem jak tam to się... to jest w innych firmach i to innym kierowcom, czy to się często zdarza, czy nie. No ja akurat uważam, że w sumie miałem szczęście przez te wszystkie lata, że mi się to tak często nie zdarzyło. W zasadzie, tak szczerze powiedziawszy, to jest dopiero jakiś czwarty, może piąty raz, gdzie mi się tak zdarzyło, że mi skancelowali ładunek, albo jakiś appointment był popieprzony, albo coś. Czasami to może też wynikać z awarii ciężarówki, czy coś takiego. No, to w zasadzie są takie możliwości, albo awaria sprzętu, albo skancelowany ładunek. I trzeba czekać. To jest tak jak mówię, no może z piąty raz mi się tak zdarzyło, teraz jest... W zasadzie teraz zamykam 6 lat, jeżdżąc już tymi trokami tutaj, z syfem zwanym trakerką. No i to na 6 lat jazdy, tak z 5 razy jak mi się może zdarzyło, więc nie jest tak źle. No i siedzimy. Postoju ciąg dalszy. Przeszedłem się na truck stop i kupiłem coś do jedzenia. A co kupiłem? A to kupiłem. 2, 4, 6, 8. 8 bananów i woda mineralna. By się dobrze naładować potasem, co by było lepsze jak nie banany. Zwłaszcza jak brakuje jedzenia, brakuje sałatek albo jakichś innych warzyw, może już trochę, tak się zdarza czasami, to jedno co najlepsza rzecz, jaką można dostać na truck stopie, to są właśnie co? Banany. No i co? Witamy o poranku. Noc przespana. Poranek na truck stopie. Bez pośpiechu żadnego. Pusty truck stop, dużo troków powyjeżdżało. A my się nie śpieszymy, no bo gdzie się mamy śpieszyć? Ładunek dopiero wieczorem. 200 mil do przejechania to jakieś tam 3 godziny jazdy. No powiedzmy 4, bo będę jechał jakimiś tam rautami stanowymi, gminnymi. Nie będę jechał autostradą cały czas, już trochę wolniej jedzie. No i to tak jest. Trzeba się pewnie przejść do środka, do tej budy dla psa zwanej truck stopem. No i jestem z powrotem.
przeszedłem się po trackstapie, nic tam ciekawego w sumie nie było, jak na każdym trackstapie. Syf kiła i mogiła. Jemy delikatne śniadanie, kabusia jest i ruszamy w drogę. No i jedziemy, bo co mamy innego do roboty? No. Zapowiada się luźny dzień, 200 mil do przejechania, nie wiadomo czy tam nas załadują wcześniej czy nie. To jest niestety lipa, jak nie ma tej efektywności pracy, najlepiej jak jest wszystko szybko, cyk, myk, drop and hook, ja tak najlepiej lubię. No często tak jest, że jest drop and hook, cyk, myk, szybkie przeładunki, a czasami tak jest, że niestety. Mafia za kółkiem, wszystko jasne. Cała trasa jak dla mnie, Chicago, Florida, autostrada 65 i 75 przez Atlantę, chociaż ostatnimi czasy częściej jeżdżę do Alabamy, tam mi się nieco bardziej podobają te trasy, jest trochę mniejszy ruch, nie ma tyle stacji wagowych. Czasami to jest tak jak teraz, że tylko w jedną stronę będę wracał przez Alabamę. Florida, thank you for visiting. Thank you very much, have a nice day. No ale na Florydzie ładna pogoda, co tu dużo mówić, 75 stopni Fahrenheita. No jak jadę, jak coś zatrzymam, to będzie ponad 80, to jest tak pewnie. Nie wiem, z dobre 25 stopni Celsjusza pewnie. A w Chicago już zimno, piździ jak w Kielecki. No i niedługo będziemy zjeżdżać z autostrady. Za jakieś tam jeszcze ile? 15 mil będziemy zjeżdżać. I będziemy jechać na wschód. A potem na bardziej troszeczkę na... Przepraszam, będziemy jechać na zachód, a potem troszeczkę bardziej na północny zachód, na Columbus. Welcome to Georgia. Gdzie nic ciekawego nie ma. Jeden z najgorszych stanów w Ameryce. Przynajmniej tak jak dla mnie. No i już zjechaliśmy z highwaya. Idziemy na zachód w stronę Thomasville. Przez miasta i miasteczka. Jak się jeździ tymi wszystkimi routami takimi, prawda, drogami gminnymi, stanowymi, tego typu rzeczy, się wtedy dopiero widzi tak na dobrą sprawę, jaka jest bieda w Ameryce. Niektóre te mieściny to naprawdę takie zatupia, że szok po prostu. Często
sobie tak przejeżdżam i zadaję sobie pytanie, kto tutaj w ogóle mieszka? Po co? Po co? Jaki byłby powód zamieszkiwania na takich terenach? O, tu mamy jakiś taki domek. Stoi sobie gdzieś. To jest jeszcze całkiem niezły domek. To jest jeszcze... Kurde, wypas. Czasami widać nie takie chatki dziurawe, przeciekające, rozpierdzielone całkowicie, że szok normalnie. No ale kto tutaj mieszka na takich... prawda, zadupiach, gdzie nic nie ma? No, to ma swój urok, wiadomo, nie? Może jakiś domek wakacyjny, jak ktoś ma przyjechać. Poobcować trochę z naturą i tak dalej, to całkiem fajnie, ale... No, ale... Tak mieszkać z kolei na stałe, to... To ja nie wiem. Z dala od jakiegoś większego miasta. Czasami tak sobie zadaję pytanie, znaczy... Po co? Po co? Czym ci ludzie się trudnią w życiu, że tak mieszkają? Co oni tutaj robią? No ale takie są moje spostrzeżenia czasami Ameryki, jak sobie jeżdżę i tak sobie myślę. Każdy może mieć inne. Jest to zupełnie okej. Miejsca mają swoje jakieś tam uroki, cisza, spokój, tak jak mówiłem, obcowanie z naturą. Dlaczego nie, no? Nie wiem, w dłuższej perspektywie czasu po prostu takie życie wydaje się stosunkowo nudne. Jak motocyklistów. No i witamy w miasteczku Thomasville, Georgia. Dobrze, że tutaj zanim jedziemy do miasta, to mamy właśnie rauta 19, tak jak tam na znaku widać. Nie musimy wjeżdżać do miasta, tylko od razu uderzamy na Albany, Georgia. Prawo rautem 19 po sprawie. Nie ma tak dużo świateł na naszej trasie, teraz tylko parę świateł będzie, a potem idzie w miarę normalnie. Także spoko, luz. No i jedziemy dalej na Albany, Georgia z Thomasville. Pomimo tego, że to nie jest autostrada, to jest tylko droga stanowa, to w zasadzie na wielu odcinkach, tak jak tutaj, wygląda jak autostrada i się całkiem wygodnie jedzie.
Tak, nie ma żadnych miast i miasteczek, żadnych świateł, żadnych specjalnych ograniczeń. To się całkiem przyjemnie jedzie, w ogóle się nie odczuwa tego, że to jest droga jakaś tam stanowa, a nie autostrada. Co prawda ten speed limit jest nieco niższy, to tam tutaj nie ma 70 na godzinę. Jest 65 w większości, albo 60 czasami, więc jadąc według limitów prędkości się jedzie trochę wolniej. Ale ogólnie jest wygodna jazda. Prosta droga, tak. Jadąc tam 5 mil na godzinę wolniej czy 10, nie robi mi to wielkiego znaczenia. No, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, kiedy się w ogóle nie śpieszę i mam bardzo dużo czasu, więc... Luz bluz! No i zjedziemy sobie tutaj na pilota, na exit trzeci. To się stosunkowo nieczęsto zdarza, żeby były trackstopy na bocznych rautach, zwłaszcza te duże trackstopy z tych dużych sieci. One z reguły są przy autostradach, ale tutaj jest jedno z takich miejsc, właśnie na takim wygwizdówku zwanym Albany, Georgia. Tutaj jest trackstop. Więc możemy sobie tam zjechać. Krótka pauza na parę minut, zaliczyć łazienkę, może kupić jakąś sałatkę, żeby mieć co skonsumować później. Stąd do Columbusa mamy jakieś 90 mil, około to jakieś tam niecałe 2 godzinki jazdy. Także... No potem tam nie wiadomo, czy nas załadują wcześniej, czy będziemy czekać do późnych godzin wieczornych, więc zobaczymy. A na razie przed nami trackstop. I jesteśmy. Nieduży trackstop. Mnie się tutaj zdarza często przejeżdżać po prostu. Więc... O, ja często dosyć jeżdżę po tych bocznych trasach. Bocznych trasach Georgii i Alabamy. Więc niekoniecznie trzymam się autostrad tutaj. Tak to już niestety jest. Zwłaszcza głównie Georgia i Alabama. Także... No dobra, no to co, robimy małą pauzę. No i mamy, pyszna sałatka. Na później będziemy się delektować. Same zielone w zasadzie. Sałata, szpinak, pomidor, cebulka i papryka, ogórek. I mamy własny salad dressing. Także nie będziemy tam nic takiego. Własny salad dressing, balsamic vinaigrette. Także to nam jeszcze akurat starczy. Sprawa załatwiona. No i co, trzeba jechać dalej. 90 mil przed nami.
że tak, to był szybki postój. Ale cholera, przez to, że mi skancelowali ten ładunek i mam opóźnienie 24 godziny, zabrakło mi jedzenia. I to tak właśnie jest, bo ten człowiek kupuje jakieś tam rzeczy na Truckstopie. Całe szczęście, że mamy karty paliwowe i można na tym dodatkowo zarabiać, jak się tankuje. Więc tymi kartami paliwowymi mogę sobie coś kupić. No ale już podczas tej trasy teraz wydałem $45 kartą paliwową. Masakra, przecież normalnie to nie wydaję. Przestworza ciąg dalszy, a po prawej stronie plantacja bawełny. Tego jest pełno wciąż. Ale wielkie pole się ciągnie i ciągnie. Co, jedziemy dalej. No i wjeżdżamy do Columbusa. Kurde, aż czuję się zmęczony normalnie, przejeżdżając 200 mil. No i deszcz zaczyna padać. Na domiar złego. Zobaczymy, czy będziemy tu siedzieć do wieczora, zanim nas załadują, czy nas załadują szybciej. Ostatnimi czasy ładują tutaj szybciej. Kiedyś to szło wolniej, tak raczej to było mozolnie. Siedziało się tutaj dłużej, ale teraz ostatnimi czasy ładują trochę szybciej. Zmieniła się obsada tam, załoga. Inni ludzie tam teraz pracują. Także zobaczymy. Większych miast w Georgii, poza Atlantą czy Savanną, Macon, to są w sumie takie, można powiedzieć, większe miasta. Columbus to... No i dobra, zaraz będziemy się delektować naszą sałatką, więc jak sobie staniemy, to się... Będziemy się wczekować i zobaczymy, co nam powiedzą. A później stąd będziemy uderzać najprawdopodobniej dalej na zachód, na Birmingham, Alabama. Będziemy właśnie jechać przez Alabamę. Zobaczymy. Raczej przez Atlantę jechać nie będę, mam dosyć tej Atlanty, przyjechał tą Atlantę.
Zobaczymy, jak nam się będzie chciało, czy jeszcze przejedziemy dzisiaj do Birmingham, czy może podjedziemy trochę bliżej i potem zaczniemy jechać jutro rano. Przepiękny Columbus, George. To nie jest Columbus, Ohio. Jakby się mogło kojarzyć. Columbus, Ohio to już jest duże miasto. Tu jest mały Columbus. Zaraz po prawej stronie będzie nasza buda, której się będziemy ładować. O, zaraz następna koło tego dealera samochodowego. Na światłach. I co, jesteśmy, ale tu tak pusto wszędzie wygląda, że co to tutaj? Nikogo nie ma? Niech nie walą w gumy. No to w sumie nie jest tak źle. Każą nam się podstawiać pod doka od razu, więc będą nas wcześniej ładować. Nie będziemy tu siedzieć do wieczora, bo appointment jest na 9:00, a w tej chwili jest godzina 3:00 tutaj czasu lokalnego. Może im tutaj zejdę z 3 godziny, zanim ją załadują, ale to nie byłoby tak źle, jak do 6, 7 bym się wyrobił, bym stąd spieprzał. To by było w sumie super. No nic, trzeba otworzyć wrota z tyłu. Trailer nie za bardzo czysty, ale... i zaczyna padać lipa. No i dobra. Podstawiamy się, może się trochę zdrzemniemy. Oczywiście najpierw się będziemy delektować sałatką, a potem ruszamy w trasę. Numer 19.
Bum, jesteśmy. Czas na odpoczynek. A deszczyk niech sobie pada.